No hej, o hej, kochani, w nowym vlogu. Zapalę światło, żebyście... O, zdecydowanie lepiej, żebyście mnie lepiej widzieli. Łączę się z wami dosyć późno, bo jest 19.13. Byłam na jarmarku i właśnie wróciłam. To w tle ten szum, to gotuje się... co się gotuje? makaron na ten, bo mam sos do spaghetti i będzie właśnie spaghetti bolońskie. I postanowiłam włączyć kamerę i trochę się do was odezwać. Ponagrywałam wam parę ujęć i mam nadzieję, że coś po prostu ulepię z tego, bo było tak dużo ludzi, było więcej ludzi niż myślałam, że będzie. Bo jest sobota i trochę nie przemyślałam tego, że po prostu jesteśmy jeden dzień po otwarciu i po prostu i ludzie z zagranicy przyjechali, i miejscowi, i wszyscy, podejrzewam, że z Polski też może się zjechali, żeby to zobaczyć. Także no, przerosło moje najśmielsze oczekiwania i troszkę pokręciłam, ale... Ale co? No ale po prostu nie dało rady. Wszystkie scenki świąteczne, które tam były porozstawiane, były zajęte przez dzieci. Ciężko było to ująć, zresztą cały czas ktoś przechodził i mnie... Po prostu no, nie było opcji, także ile nagrałam, tyle nagrałam. Coś spróbuję z tego robić. No i teraz się grzeję, bo bardzo, bardzo zmarzłam. Także kochani... Zaraz poczynam tego vloga, zobaczymy, czy będę go kontynuować może w kolejnym dniu. No bo już jest 19 i nie wiem, czy jeszcze coś będę tutaj do was gadać, bo też muszę odpocząć, tak jak mówię, zagrzać się, bo zmarzłam. No i co? I się zabieram za makaron, bo już w sumie minął jego czas gotowania. No i później może jeszcze się do was odezwę. Już jest mój makaron spaghetti. Jest herbatka. Także życzcie mi smacznego, bo idę zajadać. Poprzednie wam się bardzo podobały, więc no, kontynuuję. Mam tutaj dobre światło. Powiem szczerze, że będę tutaj nagrywać niektóre filmy, bo mam lampki pod szafką i dobrze mnie oświetlają, później dobrze się montuje. Także co, zaczynam. Zakupy są z Lidla. Miało być małe, ale troszeczkę więcej rzeczy się nabrało. Także zaczynam. Pierwsza rzecz, ser. Dawno w ogóle nie jadłam sera żółtego. Odstawiałam go na jakiś czas. Z racji nietolerancji i różnych rzeczy, które gdzieś tam zauważyłam. I teraz będę podejmować próbę. Właśnie, no zobaczę jak teraz się przyjmuje. Także wzięłam najmniejszy, 200 gram. A, podpuszczkowy, ojej. Także mazdamer kremowy z Pilosa i ostrość, widzę, znowu szaleje, ale to nic. W ogóle w końcu ogarnęłam moje paznokcie, już nie są takie, no, nie za fajne. Dalej, buraczki dzisiaj do obiadu wzięłam, surówkę, mięso mielone jakby na przyszłość już do zrobienia spaghetti, bo mam ten sos, ten co widzieliście, ten z serem. Z mutti w słoiku. Jeszcze później dokupię świeżą bazylię i zrobię takie fajne, może tagliatelle tym razem. No nie wiem, zobaczę, zależy czy makaron gdzieś znajdę fajny. Tutaj dalej mamy kuperek i muszę wam powiedzieć, że patrzcie na gramaturę, bo ten w ogóle kosztował 4,99, także dużo. Także dobra, usunęłam na karcie pliki, żeby mieć czas, także kontynuując. 4,99, no skandal, nie, za kuperek, także patrzcie, bo być może ten jest jakiś duży, nie wiem. Ale sprawdzajcie to, bo było dziwko trochę. Cebula, sztuk 4. Kiepka, pęczek. Ogórek zielony bio. Wzięłam po raz kolejny bio, no bo przynajmniej te ogórki mają jakiś smak. Smak ogórka mają. Princeska kokosowa. Muszę troszeczkę przyspieszyć, bo mam mało czasu na karcie do wykorzystania. Trzy piątnice znowu, truskawkowe na ten, no w ramach jogurtu. I wzięłam na spróbowanie taką kiełbasę z pikoka z karczmy pieczona. I skład, no nawet nie najgorszy, no co prawda bym wymazała tutaj tą maltodekstrynę chętnie, no ale to i tak nie najgorszy skład na tle innych. Także wzięłam na spróbowanie. I chyba ostatnia rzecz.
To są ogórki w słoiku, te moje ulubione. Także to by było na tyle w tym food hallu i przechodzimy do dalszej części filmu. Okej, witam się z wami, kochani, ponownie. Już w innym dniu. Jest już kolejny dzień. Dzisiaj jest niedziela. Nie wiem, który listopada, ale coraz mniej dni zostało do grudnia. Powiem wam, że leci to wszystko, tak? A ja jestem w proszku, jeśli chodzi o vlogmasy. Muszę jeszcze tego laptopa kupić i właśnie te zdrapki. I też pomyślałam sobie, że może dla was zrobię takie karteczki na 24 dni, ale to wszystko, wiecie, muszę przysiąść i to wszystko porobić. Dzisiaj propozycje wyjścia na rynek. Wczoraj byłam właśnie robić to intro, zaraz będę siadała do montażu, bo zmontowałam film, który właśnie będzie, no, który jest tym poprzednim, bo tak kawałkowo dla was nagrywam i staram się to po prostu sklejać ze sobą, żeby jakieś, no, to było w miarę ciekawe. I dostałam właśnie dzisiaj propozycję wyjścia na spektakl improwizowany właśnie na rynku w jednym z lokali. Miałam iść w ogóle wcześniej, ale wczoraj to w ogóle tak zmarzłam na tym rynku, na tym jarmarku, ale ponagrywałam wam trochę, jak mnie obserwujecie na Instagramie i widzieliście w poprzednim filmie właśnie ten urywek z jarmarku, to no, ludzi to było, słuchajcie, z 10 tysięcy ludzi na pewno było, bo to było w każdej możliwej uliczce, było po prostu no masa ludzi, to nawet, no nawet nie da się tego opisać, po prostu tłum i powiem wam, że naprawdę jestem pełna podziwu, że ja jakoś przemknęłam przez ten tłum, bo mówię wam, no po prostu jak na dobrym koncercie znanej gwiazdy. Także dzisiaj jest niedzielka, tak jak wam mówiłam i no i jest, która tam godzina? Czekajcie, zobaczę na telefonie, która tam godzina jest. 16:45, bo poznałam sobie takich ludzi właśnie z miasta, z grupki. Związanej z, nie wiem, czy oglądacie ten kanał Lekko Stronniczy, właśnie tych youtuberów i no, normalnie jest grupka jakby z mojego miasta i zostało zorganizowane właśnie spotkanie fanów tego kanału, ale że organizujemy sobie po prostu wyjście na improwizację, także fajnie, bardzo fajna inicjatywa i mocno się zastanawiam, czy tam właśnie nie ruszyć. Ale tak, zapiszę ten film i będę potem właśnie robiła miniaturkę do niego i tak dalej. Mam na bieżąco, bardzo się cieszę, że czekacie na te moje vlogmasy, bo tak się zastanawiałam w tym roku, czy robić, czy nie robić, czy może tylko filmy świąteczne. Ale jednak stwierdziłam, że dobra, od początku kanału robiłam, no to idziemy za tradycją, czwarty raz, czwarty vlogmas. I zaraz będę się zabierała za właśnie robienie intra na vlogmasy. Powiem wam, że ujęcia z jarmarku mam no takie sobie. Nie jestem jakoś zadowolona, więc trochę chyba pomieszam z tym właśnie poprzednim intrem. Więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo tam jakoś tak łatwiej było mi to nagrać, bo Katowice no są tak mniej oblegane niż tutaj, po prostu, no żebyście widzieli ilość tych ludzi, naprawdę szok. Także coś tam, może parę scenek wezmę stamtąd i parę ujęć właśnie stąd i jakoś to pomieszam i ładnie dla was nagram. Powiem wam, że byłam wczoraj pod tą choinką i ona wygląda tak pasko. Paskudnie! Jest tak tandetna ta choinka tutaj na rynku, że ojej. Dobra, rozłączam się i później się do was odezwę. Będzie znowu ten vlog klejony, ale no, także do potem. Okej, kochani, jestem w domku. Się troszkę roztrzepałam.
W sensie włosy mam potargane, ale kontynuujemy nagrywanie. Postawię was na szafce. Jestem jakaś pomarańczowa tutaj strasznie. O, postawię was na szafce, ale światło jest kiepskie. Czekajcie. Czy jest lepiej? Nie wiem. Chyba niekoniecznie. Kochani, przyszłam do domku, jest zimno po prostu, aż mnie normalnie przyszyło, słuchajcie. Chciałam założyć kurtkę zimową, ale niestety wymaga ona prania i odświeżenia, więc niestety musiałam ubrać tą, co sobie kupiłam nową. Nie wiem, czy wam pokazywałam nawet tą kurtkę. Pokazywałam chyba tą szarą, dajcie znać, czy tą, albo przyniosę wam, pokażę. Mam tą kurteczkę, żeby wam pokazać. Bo nie jestem pewna, czy widzieliście ją na YouTubach, ale wydaje mi się, że tak. To jest ta szara metaliczna. Ciężko w tym świetle ją pokazać. Szara metaliczna i założę ją specjalnie dla was. O! Nie no, chyba widzieliście ją. Tak mi się wydaje, ale tracę ostrość ciągle. Kurczę, blade. W każdym razie na razie noszę tą. Z tego względu, że no niestety muszę odświeżyć tamtą moją zimową, a wygląda troszeczkę jak psu z gardła po leżeniu w szafie. Strasznie mnie prześwietla to światło tutaj, ale już nie będę kombinować. Przyszłam do kuchni zrobić sobie herbatkę i później pokażę wam na telewizorze, jakie fajne filmy świąteczne ostatnio oglądałam. Ogólnie jakie oglądałam. Może was zainspiruje do tego po prostu, żebyście też sobie zerknęli. Dałam sobie komentarze pod tym nowym vlogiem i Paulinka mi zasugerowała, żebym poszła do ślubu od pierwszego wejrzenia. Powiem wam, rozważam mocno, patrząc na to, że mam 31 lat i nie mam męża. Chociaż to nie jest jakiś wyznacznik szczęścia czy coś, no ale jednak. Ale nie wiem, czy po prostu patrząc na te inne pary, czy faktycznie by mi dobrali kogoś, kto by mi pasował, no bo to, wiecie, różnie może być i wygląd, i charakter. A jak ktoś mówi, że nie patrzy na wygląd, no to potem jest tak, jak było w przypadku tej pary, jak się nazywała ta dziewczyna, jak się nazywała ta, no to wiecie, co ten koleś się mortadelcią nazywał, no po prostu to też między nimi to jest skandal, jakaś ta relacja. Także, no... Nie wiem, ale namawiają mi osoby, namawiają, żebym poszła. Powiem wam, że nie wiem, bo to też, wiecie, tam rodziny zapraszają. Bo musiała chyba z samymi znajomymi tylko wesele zrobić, ale nie wiem. Jeszcze mam czas, mogę się zgłosić, ale myślę, że ilość tych komentarzy, jak sobie czytam na Facebooku, na inne osoby komentarze, to powiem wam, że nie wiem, czy bym się z tym hejtem, czy bym sobie poradziła. 31 lat to już w sumie by wypadało mieć jakąś rodzinę. No ale zobaczymy, kochani, zobaczymy, co się wydarzy, może was zaskoczę i nagle mnie zobaczycie w TVN-ie. Wszystko jest możliwe. Dobra, kończę i robię tą herbatę. Dobra, kochani, jestem już z herbatką i włączyłam sobie Ślub od pierwszego wejrzenia Australia, bo jest nowy sezon i zobaczymy. Tutaj akurat laska wącha koszulkę, bo to na podstawie feromonów wybierają też tego partnera. I no, oglądam sobie 7 sezon, pierwszy odcinek. Zobaczymy, czy się wkręcę, czy nie, ale nic za bardzo nie ma do oglądania, więc zabieram się za to. I też możecie sobie zerknąć u siebie na playerze, może wam się spodoba.